No to jedziemy. Próba odpalenia. I 2,5 CRD VM Motori. Nie kręci. Dobra, jeszcze raz. Chyba słyszycie, bo tam były różne komentarze posądzające mnie o to, że reklamuję tą skrzyneczkę, która tu leży obok od Greencell, czyli boostera. Zobaczymy, czy 2,5 litrowego pełnoletniego diesla odpalimy. Dobra, ciemno, co prawda nic nie widać, ale włączamy. Włączamy urządzenie. Tu jest opcja ładowania. 12,3, słuchajcie, a samochód zrobił przed chwilą kilkadziesiąt kilometrów. Nie wiem, czy zobaczycie. Możecie mi wierzyć na słowo, bo to chyba się nie wyostrzy w tej... No dobra, 12,4 teraz podaje. My nie idziemy w ładowanie, tylko idziemy w opcji odpalenia boostera. Dobra. I teraz tak. Przy tym napięciu, ponieważ minimalne, wszystkim znawcom, którzy mnie hejtują, bo twierdzą, że z tym muzyki się nie znam, oświadczam, że poniżej 12,5 auto nie ma prawa pracować. To znaczy minimalne operacyjne napięcie akumulatora, możecie danego fachowca elektryka spytać, jeśli się no nie zgadzacie, 12,5. Po podłączeniu było 12,3, więc jest to zdecydowanie za mało na 2,5 litrowego klekota. To, że akumulator ma 12 V, zgadza się, ale napięcie powinno być powyżej 12,5, żeby można było odpalić silnik. Dobra, naszego kierowcę tutaj, testowego właściciela auta, prosimy o odpalenie. Zobaczymy, czy ruszymy. Czy odpali nam maszyna. Odpaliła. Co słyszycie? Nie było to możliwe bez tego boostera, który właśnie tu mamy. No dobra, sorry za warunki oświetleniowe, ale po prostu, no, żeby nie blokować stacji, auto zostało przepchane. Jesteśmy na stacji benzynowej, także ten booster działa, co widzicie, ze starym klekotem, ze starym wysokoprężnym silnikiem. Akumulator jest, no, po prostu już koniec życia tej baterii, bo nawet mrozów nie ma. Poradziłem tu po autę w rodzinie, żeby kierowca przejechał się po obwodnicy kilkadziesiąt kilometrów. Odpaliliśmy wcześniej z boostera, bo miał problem dzisiaj rano, no ale niestety sprawdziłem ładowanie, pokazuję, zresztą zobaczcie, że w momencie ładowania, nie wiem, czy to zobaczycie, 14,1, 14,2, także alternator, to też ważne, jest sprawny, ładowanie jest, ponieważ no, taki właśnie woltaż powinien być w czasie, gdy silnik pracuje. Gdyby było dużo poniżej, no to znaczyłoby, że alternator nie podaje prawidłowego woltażu, nie ma ładowania. Dobra, tyle, także pozdrawiam wszystkich hejterów i moich krytykantów, ale ja wam nigdy nie wciskam ciemnoty. Po prostu dostałem urządzenie i przetestowałem je wtedy z moim i z tym, że działa. I bardzo się przydaje. I od tej pory z nim jeżdżę. Trzymajcie się. Najlepszego. No, spróbujemy. Zobaczymy, jak się zachowa. Cyk, 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 cyk. Zdechło. Nic z tego. Podpinamy urządzenie. Dobra, booster podłączony, włączamy, nie opcja ładowania, 10,4, panie, to ja nie wiem, czy damy radę, spróbujemy go odpalić, no przy takim woltażu 10,5 to bieda, ale zobaczymy, jeszcze nie. Dobra, panie, pan, sprawdzamy. Jest bida, można zrobić jeszcze tryb. Dobra, kręć pan. Dobra. Czekamy, czekamy. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Dobra, dawaj pan. Dobra. No, u nas bez ściemy. Mocno rozładowana bateria, więc ma ciężko. 2,5 litrowy diesel. Poczekaj.
Jeszcze dajmy mu chwilkę. Tu operacja. Nie. Chodziło mi o to, że już nie słyszę. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Teraz włączyłem opcję ładowania przez chwilę, bo on potrzebuje jeszcze więcej. Bardzo się rozładował przez noc. Spadło do 10. To jest krytyczne już, więc to jest tylko booster. Ale widzisz, z każdym kolejnym on dostał jakby większy power, dawała ta skrzynka, bo na początku to był dead. No, charging na razie 10,8. Zaraz przejdę z tego ładowania znowu w boostera, bo to jest dużo energii w tej skrzynce. I spróbujemy. Możesz nie zamykać drzwi. Dobra, spróbujmy mu po tej chwilce. Jeszcze raz przejdziemy w tryb startowy. Czyli booster. No bieda. Not ready. Dobra, ready. Możesz kręcić. Pamiętaj, świeca żarowa, sprężynka i odpalasz. Momentalnie gaśnie i odpalasz. No właśnie. Zero ściemy. Da się odpalić. No i... Dobra, bo sobie jałowym, nie musisz ten. 14, zobaczcie, alternator podaje 14,2, 14,3, 14,4, więc prawidłowo, powyżej 14. Ładowanie jest w prądnicy, tak więc pudełko, sami sobie odpowiedzcie. Przy woltażu 10 z kawałkiem. Trzeba pokombinować, popróbować, ale odpala, więc każdemu mogę akurat ten model polecić. To tyle i pozdrawiam każdego malkontenta i hejtera. Trzymajcie się. Moi drodzy, korzystając z okazji, że pokazałem Wam update testu tego urządzenia rozruchowego, jakim jest ten powerbank od Greencell, pokażę Wam to, co nadchodzi w najbliższym czasie na kanale. To, co dostałem od importerów, od firm, które wysłały mi sprzęty do zaprezentowania Wam, widzom, followersom, i samemu będę mógł je poznać, bo nie znam ich. To wszystko jest dla mnie na razie zagadką. Tu mamy czujniki ciśnienia, jak widzicie, TPMS sensor firmy 70 Mai, ale główną atrakcją będzie kamera, która jest wideorejestratorem raczej dobrej jakości. Przynajmniej to zapewniają nam, mówią nam z boku pudełka parametry 1944p Ultra HD, szeroki kąt nagrywania, wbudowany dysk, no, nośnik eMMC, czyli nie będziemy tu żonglować kartami pamięci microSD, no i wbudowane Wi-Fi, GPS, także takie urządzenie będę dla Was testował już niedługo, 70 Mai Dashcam M500. Oprócz tego właśnie te wspomniane czujniki ciśnienia i co tu mamy? Hardware kit. Aha, prawdopodobnie to jest opcja, którą możemy pod OBD podpiąć kamerkę, żeby nam cały czas nagrywała w trybie parkingowym, żeby nie zabrakło prądu. Także taki dodatkowy zestaw rozbudowujący. A teraz, moi mili, to jest coś, co bardzo mnie ciekawi. Też dostałem w zupełnie innej paczce, przyszło z innego miejsca świata. 1080p Night Vision, Full Color Image, Driving Recorder, Parking Monitor. Wszystko jest na pudełku napisane. Co to jest? A to Automotive Night Vision System. LanModo. A po naszemu LanModo. Już Wam pokazuję. Z tyłu nic nie ma. Z boku też nic nie ma. Pudełko, jakie jest, widać. Co mamy w środku? Fast M1, 128 giga karta. Rear Camera. Właśnie pytałem ich o to, czy dostanę też nie tylko ten noktowizor, system nocnego widzenia. Dosyć duży jest ten ekran, jak widzicie. Będzie to wielkości co najmniej lusterka wstecznego, jak nie większe. Jestem bardzo ciekawy, jak to się w praktyce sprawdzi. No i cóż, no, muszę to poznać. Będę już na dniach zaczynam zabawę z tym sprzętem. Będę dla Was rejestrował i czekajcie na filmy, testy tego urządzenia. U mnie zawsze i tego. U mnie zawsze bez ściemy. Jeśli znajdę wady, to Wam o tym powiem. Jeśli będę zadowolony, to się oczywiście też tego dowiecie. No i tyle. A tymczasem to już naprawdę koniec. Finito. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, na którym zawsze coś nowego się pojawi.